Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, tutaj Xizer i teraz w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Dzisiaj na świnka Popka, tak. Ogólnie na śwince Popka mam kurde fajne perki, które mi się podobają. Mam bestialski dozorca, mamy dokonaj swojego wyboru, czyli Make Your Choice, Whispersy i wezwanie pielęgniarki. Gramy z takim czujnik, że jak założymy maskę na Ray, to mają masek zmasakrowany i mamy takie coś, że jak jesteśmy na kucku, to szybciej atakujemy, ale wolniej możemy zaatakować kolejny raz tym atakiem, ale to i tak jakoś tam mega to mnie to nie boli. No i tak, oczywiście kolejny odcinek, jeżeli się oczywiście podoba wam seria, to zostawcie łapkę w górę oczywiście i zapraszam na live i na inne pierdoły. Także no, akurat tak z szeptami teraz już nie lubię grać, bo już się nauczyłem grać bez szeptów. Tak, teraz akurat bym chciał, jakby to powiedzieć, na śwince według mnie jest naprawdę, szepty są bardzo quality, bo wiesz w którym momencie możesz kucnąć, bo wykrywasz surfów. Także naprawdę akurat jeżeli chodzi o świnkę, to Whispers według mnie są w miarę takim małym must have'em pode mnie. Bo naprawdę wiem w którym momencie kucnąć, bo nie będę od samego początku siedział na kuckach, bo to jest dość irytujące i mniejszy movement speed, także wiadomo, nie jest to zbyt dobre. O, zombisko auto heaven, no to nie jest zbyt dobra mapka na świnkę, bo tutaj jest dość widoczna, ale spoko, akurat pola na świnkę są bardzo fajne, więc no, ale mniejsza z tym. Dobra, mamy te oczywiście jigsaw boxy, dawno nie grałem świnią, przyznam szczerze. Bo jakoś tam killerami sobie nie gram tak bez nagrywek, przyznam szczerze, ostatnimi czasy. Także wiecie jak to wygląda, ale tak. Perki mam jak najbardziej spoko, mniejszy ten. Dobra, oni są w drugiej stronie mapy, mniejszy Terror Radius oczywiście, mam bestialskiego dozorcę. Także fajnie. Dobra. Kogoś tu mamy gdzieś. Kogoś gdzieś tu mamy, może już na ten generator, no właśnie, a propos. O Boże, kot mi skacze do tego, czekajcie. Siemano, mordo. Nie udzieliliśmy, ale spaliła sprinta, także fajnie. Morają będziemy sobie teraz gonić. Albo chwila, mam pomysł. Nie, dobra, nie będziemy jej tak ten. O, tu nie ma przejścia, łe, ale gówniana mapa. No się tutaj, gówniana miejscówka trochę. Dobra. Wow, ty bagujesz. Wow, mordo, jesteś gamerem. No to nie wiem co to było, ale to było ciekawe, nie powiem. Nie będziemy jej zakładać na razie trapa, bo profesjonalna świnia robi tak, że trapy się dopiero zakłada podczas jakby tak jakiś już, no jeden gen został, albo dwa. I tak raczej zagram teraz, nie będę od razu zakładał tego trapa na łeb. No to jest po prostu bez sensu. Żałuję, że nie mam barby na niej, bo barba na śwince by się bardzo przydała. Ale nie mam barbecue i właśnie to jest naprawdę, naprawdę smutne, ale cóż, co zrobisz? Make Your Choice jest aktywowane, jest aktywne, także bardzo fajnie się odsunię właśnie. Tego gena skręcili, no dobrze. Czyli raczej będą szli w stronę koleżanki. Raczej nie odpuszczą. Dobra, weźmy na kucka. Okej, albo chodźmy, raszujmy już ich tam w sumie. O, dobra, hello. Okej, to jest ona. Ona ma nałożony stack na ten, na Make Your Choice. Siema, na mordo. Czekajcie, kurde, bo muszę kotu drzwi otworzyć, bo zaraz mi coś trafi. Dobra, jednak chyba kota nagle nie ma, do jasnej cholery. Co za kot? Po prostu nie wierzę. Nagle sobie poszło jelo i mam mnie w dupie. Dobra, dwóch jest rannych, także bardzo fajna sytuacja, nie powiem, nie jest źle. Nie ma tragedii. Obstawiam, że jeden ciągle kręci. O, tutaj jest ktoś. Okej, okay. Tam widziałem Kate, dobrze. No wiem, że masz balance landing typie, ale co ty chcesz w ogóle, bo ja nie rozumiem ciebie. Okej, okay, nie mam pytań. Nie wiem, czy on myślał, że go nie zauważę, czy coś. Tam jest kręcony raczej ten gen, obstawiam, tak mi się wydaje. Cyk. Dobra. Tego gena by się przydało skopać, naprawdę. Cyk, cyk, dobrze. Czy tutaj nikt się nie kręci, aby, bo tak coś mi się wydaje. Może jakaś szafka, nie wątpię, ale tam najkrócej siadło, także lecimy szybko do haka. Aueu. Raz, dwa, trzy, gonisz ty. Okej, leczą się, widzę. A to nie jest ta kurde, która była na Maker Choice. No dobra, już stunelujmy koleżankę, już niech będzie. Już pieprzyć to.
Nie chce mi się zmieniać celu. No tam była ktoś. Dobra, pieprzyć to. Kopmy to po prostu. I walić tą, bo w sumie to tamta była na Maker Choice, ale pieprzyć. Tą sobie będziemy gonić. Dobra, przeskoczymy sobie, cyk. Kpina w ogóle też jest fajnym perkiem, bo to, że szybciej przeskakuje się przez wszystkie tam właśnie palety i inne pierdoły. Dobra, no już raczej jesteś już moja koleżanko, wiesz. No tak, byś chciała ograć, no to niestety, ale ja nie jestem z tych. Dobra, lecimy na haka. O, tutaj jest akurat blisko, specjalnie dla ciebie stworzone, widzisz? Jak ładnie. I cyk na hak. Dobrze, masno. Teraz tak, ten gen ciągle jest kręcony? Tak, owszem. O, spieprzyła gena, no to fajnie, witaj. My name is Jeff. Dobra, mamy ją raczej. Dobrze, no mordo, ja tam wiesz. Chciałem, myślałem, że będzie tak tutaj, wiecie, obok, nie mnie, ale chyba trochę, żebym zwalił. Czemu się tak zamachnąłaś aż tak bardzo? Co jest z nią? Ty czemu on chodzi tak dziwnie? Widzi się to? Animacja się zbugowała. Albo nie, pieprzę ją w łeb w sumie. Skopmy tego gena. Jakoś bardziej mnie ten gen interesuje niż sama ona. Nie wiem dlaczego. Ale coś tak czuję, że dobra, no fajnie, ściągnęli ją. Okej. To typiara bym chciał zabić najszybciej. Dlaczego? Bo tibaguje, a tibagujące gówno to jest coś, czego nienawidzę. O, jaki przykro, chyba zostałaś stunelowana. Pierwszy się na łeb, frajerze. No, i to mi się podoba. Akurat hak. No, wybaczcie, ale tibagujące ścierwa niestety zawsze ten. Zawsze są tunelowane, także no. No i tak ci nie wybiguje, także wiesz, no chyba jeszcze ta grażyna na tym zginie, także pozdrawiam. Dobry blok, nie powiem. No dobra, czas na zakładanie w sumie może tych pułapek, żeby jakiśkolwiek points zrobić, czemu by nie? Załóżmy tą pułapkę. Dobra, teraz tak. Stunelowali się pierwsza z jakiegoś typa, który debuguje, jak Przemko normalnie, tylko Przemko debuguje na koniec w sumie, najczęściej. Dobra, Bichu, cyk. Dobrze, szkoda, że tej barwy nie ma, naprawdę brakuje mi barbecue, czyli jest, no, jednak ten perk jest, kurde, dobry. Jednak jest dobry. Dobrze, mało korzystam z tego ataku z nienacka, ale cóż, no, jakoś tak wychodzi. Jakoś już tak to jest. Tamten gen pewnie jest kręcony, bo jest strasznie daleko. Whispersy, dobra, tutaj jest pewnie też kręcony, także my na kuckach sobie podejdźmy. Raczej nas już widzi, ale to co? Tak, oczywiście, że już nas widzi. Jest na palecie. Albo nie. Tak, jest tutaj. Dobra, no lupujmy się, mordo, no. W tym czasie rzucisz teraz paletę? Dobrze, bardzo, bardzo ładnie. Dobrze. I coraz mniej palet, coraz większy win dla mnie, także to mi się podoba. Gdzieś tutaj ślady zniknęły, a tutaj sobie zawrócę, bo tu kolejna paletka jest i będzie się bawiła. Ale my w sumie chyba będziemy tacy, że pójdziemy rozwalić tamtych, a nie tych, którzy mnie lupują, szczerze mówiąc. Także lata z go, bo mamy stacka na tym, na Maker Choice, to chciałbym z niego skorzystać. Bo jednak mieć jednego na strzała to jest bardzo miło, naprawdę. Ale nie wiem, czy ja będę wiedział, gdzie oni się znajdują, bo raczej pobiegli w tamtą stronę, mi się wydaje, bo tu Whispersy nic nie chwytają. Okej. Tutaj już mamy Whispersy. Okej, nic tu nie widzę. Coś tu usłyszałem. A, no siema. Usłyszałem właśnie dźwięk jakiejś, kurde, właśnie typiarki i mówię, a! Let us see, bo tak ciekawie w sumie. A, patrzcie, jednak się opłaca, kurde, i to jednak pierwsza lepsza, ty. Wiszu, koleżanko, robisz sobie. Miałem trapa, jest... A, no dentkę ma! A, co, serio? I on ma już dentkę? Jakim cudem? Dobra, ale tamta ma aktywnego Jigsaw Boxa na ryju. Także spoko. Typiara najprawdopodobniej tutaj właśnie ten możliwy, że... To się ma, dobra, tak myślałem, że tutaj będzie, bo Jigsaw Boxy musi zdejmować. A, no zdjęła, udało jej się nawet, tylko co z tego, jak w sumie zginie? Nie wiem. Ale wiem jedno, że jeszcze raz sobie założymy jej na łeb tego Jigsaw Boxa.
dla punktów, bo 500 za jedną to jest naprawdę bardzo fajna suma. Rzucamy 4, czyli mamy 2000 za nałożenie wszystkich na łeb. Także bardzo, bardzo fajnie. Czemu ono się nie migluje? Bo ładnie, kurde, mogło się nawet wyiglować może w tej sytuacji. Ale ona chyba nie ma dynki, nie? Czy ma dynkę? Ma dynkę już, a no tamte raczej ucieknie błazem, obstawiam, bo no... Widziałem tylko raz w całej grze, plus nie mam barwy, więc nie jestem w stanie określić jej położenia, więc raczej rip. Ale gierka jak najbardziej fajnie, zrobiliśmy T-Baggera, więc to mi się podoba. Ale skupię sobie jeszcze gany, bo i tak raczej jej nie znajdę, nie obstawiam. Ale w sumie mam tutaj Whisper... O, patrzcie, patrzcie ty. Może jednak, ale nie jestem pewien, bo ono te ślady tak ładnie, kurde, nawet lubi gubić. Mi się lubi gubić. Jest, Jumura, widzimy. Może ją nawet zorem. Tutaj jest palec, są DJ oczywiście. O, to akurat nie wyszło jej na dobre, bo właśnie teraz została hita. Czemu ona w ogóle tak chodzi, by to mówić? Dzisiaj jak ty pochyla z jakieś zwalone animacje, albo nie wiem na czym gra. Ej, lol. Serio, wy to widzicie? O, to niezły wariat z siebie, mordo. Dobra, na łeb to 500 punktów. Ja o to mnie chodzi, very nice. Dobrze. No i hak. Dobra, gierka wyszła, bardzo ładnie. Zabiliśmy T-Baggera, zabiliśmy kurde tego, także mi się to podoba. Dobra giera, jak najbardziej 10 na 10. Czy jeszcze zdążyłbym? Nie zdążę skopać gena, fuck my life. Ale tą paletę ładnie, kurde, chciała nam je zrzucić, ale jej nie pykło, także... Ojojoj, przykro mi z tego powodu, naprawdę. Ten gen nie jest kręcony. Dobra, unlucky, akurat, kurde, skończyliśmy gierkę w dobrym momencie, bo tam przyszli, kurde, goście, także no... Perfekto. Bardzo ładna gra, polecam. 27 tysięcy punktów, tak, stunelowałem tą pierwszą, jakby nie bugowała, by tego nie robiłem, ale T-Bagger, że zawsze umierają pierwsi, także no... Kolejny w naszym maratonie chyba jest teraz Clown z Koszalina, jeżeli się nie mylę. Tak, także no, jeżeli podobał się odcinek, to zostawcie łapkę w górę i tyle, także ja spadam, trzymajcie się i hej, hej.